Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku odpowiem na kilka pytań, które zadał mi jeden z czytelników bloga. Dostałem od niego maila z listą pytań, na które postaram się w tym odcinku odpowiedzieć. Dogadałem się z nim, że pytania są na tyle ciekawe, że nie będę do niego odpisywał na maila, tylko poprosiłem go o chwilę cierpliwości, czy mógłby zaczekać, aż nagram film. Po to tylko, żeby nie tylko on skorzystał z tych informacji, które mu przekażę, ale również żebyście wy się czegoś nauczyli. Także w dzisiejszym odcinku odpowiadam na pytania Jacka. Zapraszam. Jacek napisał do mnie takiego maila: Witam, panie Jacku, jestem raczkującym w temacie serowarstwa. Mam do Pana jako eksperta kilka nurtujących mnie pytań. Z góry dziękuję za pomoc. Być może będzie to początek pięknej przygody z serami. Jestem też piwowarem domowym. Od około dwóch lat 31 warek na koncie. Sądzę, że powoli wdrożę się w temat z Pana pomocą. Nadmienię, że mam dostęp do mleka prosto z udoju, białko 3 i 4, tłuszcz 4 i 4 z pozdrowieniami Jacek. Dzięki za maila Jacku. Dzięki za cierpliwość, dzięki, że poczekałeś trochę na to, aż odpowiem Ci na te pytania. Więc zaczynamy. Pierwsze pytanie. Na początku ważenia, co lepiej dodać jako pierwsze chlorek wapnia czy kultury bakterii i czy ma to jakieś znaczenie? Zacznijmy od tego, że i kultury bakterii, i chlorek wapnia dodaje się w tym samym momencie, na tym samym etapie ważenia. Znaczy na początku, gdy mleko dogrzejemy do, jeżeli pasteryzujemy no to musimy je schłodzić, jeżeli nie pasteryzujemy, to musimy je dograć, ale musimy skończyć z temperaturą 32 stopnie. I w tym etapie, na tym etapie dodajemy zarówno kultury bakterii, chlorek wapnia, możemy też dodać lizozym, jeżeli to jest konieczne, możemy też dodać annato, jeżeli z jakiegoś powodu sobie życzymy, żeby nasz ser był piękny i żółty i nienaturalny. Więc wszystkie te rzeczy dodajemy na tym samym etapie. Jeżeli pytasz, czy lepiej dodać, chlorek wapnia przed bakteriami albo po bakteriach, to to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Pytanie kolejne. Czy stanie się coś złego, gdy skrzep utworzony po 30 minutach przypadkiem pozostawię i zacznę z nim działać na przykład po godzinie? To znaczy, jeżeli to będzie przypadek, no to, no to trudno. no Nie masz wyjścia, musisz działać dalej i byłoby nierozsądne, gdybyś to zostawił i wyrzucił ten skrzep. Ale generalnie takich rzeczy się nie powinno robić ponieważ czas, kiedy to pierwsze krojenie się odbywa, ma, ma dosyć duże znaczenie. W dużych zakładach, w dużych serowarniach, gdzie wszystko odbywa się mechanicznie, jedyną rzeczą, która nie jest robiona mechanicznie, jest ocena skrzepu. Rolą serowara w takim zakładzie jest ręczna ocena skrzepu. I to on decyduje, kiedy ten skrzep, maszyna nie jest w stanie ocenić, czy ten skrzep nadaje się do cięcia, czy nie. To serowar decyduje o tym, kiedy ten skrzep należy ciąć. Jeżeli jest gotowy, to należy go ciąć, bo to później posuwa za sobą następne etapy produkcji i jeżeli ten etap cięcia się przesunie, no to musisz też pamiętać, że tam ciągle są bakterie i one też przez, te, przez tą dodatkową godzinę, czy nie wiem pół godziny, one dodatkowo sobie pracują, a w zależności od tego jaki ser robimy. Ta obróbka w kotle powinna być określonej długości. To znaczy na przykład przy serze cheddar obróbka w kotle to jest od około 5,5 maksymalnie do 6 godzin. Jeżeli w grę wchodzi kolejna godzina, no to może się później okazać, że zostaniemy z, przekwaszonym, z przekwaszoną masą serową. Jeżeli to jest przypadek, no to kontynuuj, nie masz wyjścia. Ale celowo lepiej tego tak nie zostawić. Pytanie numer 3. Czy kultury bakteryjne lub inne dodatki serowarskie, które powinny być przechowywane w niskiej temperaturze, ulegną uszkodzeniu, gdy temperatura nie będzie odpowiednia przez cały czas przechowywania? Rozchodzi mi się na przykład wyjęcie kultur bakteryjnych z lodówki i transport w temperaturze podwyższonej. Przez kilka godzin, a następnie ulokowanie ich w lodówce. Nie, nic się im nie powinno stać. Bakterie od różnych producentów powinny być przechowywane w różnych warunkach, ale to jest ściśle określone na opakowaniu. Co? Jeżeli musimy je gdzieś przetransportować, to przez te kilka godzin nic im się złego nie stanie, śmiało można to robić. Tak na przykład trafiają do Was, jeżeli zamawiacie je przez sklep internetowy. One są co najmniej przez 24 godziny w warunkach, które nie jesteśmy w stanie określić, więc Słuchajnie, nic im się nie stanie, można je transportować, ale po transporcie powinny być przechowywane w warunkach, które są opisane na etykiecie. Jaki wpływ na smak domowego sera ma mleko swojskie i kupione już delikatnie przetworzone? Hmm, czy ono jest delikatnie przetworzone? Dobra, przeanalizujmy to. Mleko swojskie, czyli z gospodarstwa, od rolnika, lub mleko własne od własnego gospodarstwa. Może być przerabiane zaraz po udoju, i generalnie to mleko nie zostało poddane żadnym procesom, to znaczy nie zostało nawet poddane procesowi chłodzenia. Jesteśmy w stanie od razu z tego mleka robić ser, bo temperatura tego mleka będzie już oscylowała w granicach 32 stopni, więc tam żadne struktury nie zostały w żaden sposób naruszone. W przypadku mleka ze sklepu, mleko jest po pierwsze chłodzone, po drugie, odbierane, przepompowywane, transportowane do mleczarni. W mleczarni jest pasteryzowane, mikrofiltrowane. Jest to mleko standaryzowane i normalizowane. To znaczy, że doprowadzane jest do takich wartości, żeby tłuszcz się zgadzał i dlatego możemy kupić mleko półprocentowe, 1,5%, dwuprocentowe, 3%. Więc to mleko już przeszło naprawdę bardzo wiele i to mleko jest po prostu zmęczone. I tam zaszły też takie zmiany, na przykład w micelach kazeinowych. One są trochę zdestabilizowane, a musimy wiedzieć, że to micele kazeinowe biorą właśnie udział, znaczy tam są cztery frakcje, wchodzą w skład takiej miceli i one biorą udział w procesie koagulacji. Więc jeżeli te micele są zdegradowane albo zdestabilizowane, no to ten proces koagulacji będzie przebiegał wolniej, słabiej, lub on zajdzie, ale będzie skrzep, będzie się kruszył, łamał i pylił i obróbka takiego skrzepu będzie znacznie bardziej utrudniona. No i oczywiście jeżeli, jeżeli chodzi o smak, no to mleko bezpośrednio swojskie ma tą swoją florę naturalną, bakteryjną, a mleko kupione w sklepie tej flory nie ma, bo jest wyjałowione poprzez pasteryzację. No i jeszcze jeżeli mówimy o takich profilach smakowo-zapachowych, no to... Mleko swojskie ma to do siebie, że tłuszcz mleczny chłonie zapachy, i tłuszcz mleczny może chłonąć takie zapachy oborowe. To znaczy, później to mleko i też ser również mogą mieć taki zapach ja to nazywam funky. Czuć, że ten ser jest z mleka takiego swojskiego. I nawet czuć to również po pasteryzacji tego mleka albo termizacji. A mleko kupione w sklepie jest odgazowywane w tak zwanym odgazowywaczu, żeby tego zapachu się pozbyć. No bo nie wiem, czy konsumenci by chcieli, ale po pierwsze nie są przyzwyczajeni do takich rzeczy, więc jeżeli ktoś pije tylko mleko z kartonu i nagle to mleko pachniałoby taką delikatną, tajną oborą, no to myślę, że konsumenci nie byliby zbytnio zadowoleni. Mikrofiltracja, pasteryzacja i mm, standaryzacja mleka powodują, że ten smak sera z mleka ze sklepu, jest po prostu ubogi, płaski, nieinteresujący. W skrócie. A w przypadku mleka swojskiego jest dokładnie na odwrót. Jeżeli chodzi o lipazę, to ona naturalnie występuje w mleku. Tak naprawdę nie ma potrzeby dodawania jej. Oczywiście są sery, które wymagają dodania lipazy, ale generalnie li... co robi lipaza? Lipaza nam rozkłada tłuszcze na części pierwsze. Ale później w dalszych procesach rozpadu może, mogą powstawać tak zwane produkty zaawansowanego rozpadu. Są to m.in. aldehydy i ketony. I w tym przypadku one już niekoniecznie mogą wnosić nam fajne rzeczy. O ile ser dojrzewa dosyć krótko, to może nie być jakiegoś dużego problemu, ale w przypadku długiego dojrzewania jeszcze dodanie lipazy, a je, albo jeszcze nawet przedawkowanie tej lipazy, może skutkować z tym, że tam powstaną takie bardzo niefajne aromaty i smaki, które mogą być nawet obrzydliwe. Kolejne pytanie. Ile smaku i aromatu wnosi do gotowego sera mleko i kultury bakterii? Mniej więcej tak procentowo. To znaczy, czy w mleku swojskim, o pewnym i zdominowanym profilu smakowym oraz aromatycznym, Kultury bakteryjne będą miały jakiekolwiek, jakikolwiek wpływ na efekt końcowy. Ciężko będzie określić to procentowo, ale bakterie dodane będą miały ogromny wpływ, ponieważ flora bakteryjna zdrowego mleka to jest chyba 100 tysięcy jednostek na mililitr. I to jest, to jest niedużo jeżeli byśmy pozostawili to mleko do ukwaszania z tą ilością bakterii, no to to by zajęło godziny, dni nawet by zajęło, żeby ukwaścić to do tego poziomu. Dlatego dodajemy bakterie, żeby ten proces przebiegał znacznie szybciej. Te bakterie zastane, które są naturalnie, występują w mleku, nie są w stanie zdominować ten nasz ser. Natomiast główną, główną rolę pełnią te bakterie, które dodajemy, czyli te bakterie startowe. Oczywiście te bakterie naturalnie występujące, one mają znaczenie i one tam wniosą nam pewne rzeczy, tylko że one będą charakterystyczne dla danego producenta. Na przykład, jeżeli oczywiście produkujemy ser z mleka niepasteryzowanego, bo jeżeli pasteryzujemy mleko, no to tą florę niszczymy i wprowadzamy te bakterie z zewnątrz. Więc ciężko jest określić to procentowo, ale mleko i bakteria to są najważniejsze, dwa najważniejsze składniki w serowarstwie. Bakterie bardzo dużo wnoszą, ale nie można lekceważyć mleka, bo ponieważ dobre mleko jest gwarantem dobrego sera. Jeżeli mamy kiepskie mleko, będziemy mieć kiepski serii. tutaj nawet najlepsze szczepy bakterii yy, niewiele pomogą. Możemy robić dwa takie same sery, jeden z bardzo dobrego mleka, drugie z kiepskiego mleka, jedno mleko będzie na przykład od krów, które pasły się na łące, gdzieś tam w górach, jadły różnego rodzaju zioła. Drugie krowy będą jadły tylko jakieś sianokiszonki, jakieś suche pasze, nawet siana nie będą widziały. Więc, jeżeli zrobimy z takiego mleka i takiego mleka dwa identyczne serie, użyjemy tych samych szczepów bakterii, no to zgadnijcie, który ser będzie lepszy. Nie jestem do końca w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale ja myślę, że i bakterie i mleko są ważne na równi, chociaż. Nawet bym powiedział, że mleko jest dużo ważniejsze. Chodzi przede wszystkim o jego jakość, o jakość tego mleka. Przy dobrej jakości mleka te bakterie zrobią dużo lepszą robotę i ten sen będzie zdecydowanie bardziej ciekawy. I teraz trzy pytania dotyczące ricotty. Jakie jest najkorzystniejsze pH serwatki potrzebnej do wytwarzania ricotty? Czy z każdej serwatki można uzyskać ricottę, czy, ricotta może, czy ricottę można uważać na drugi dzień? Rikotę można zrobić ze słodkiej serwatki pozostałej po wytwarzaniu serów podpuszczkowych. Czy rikotte można zrobić na następny dzień? No, ja bym tego nie robił z tego względu, że serwatka jest takim dosyć żywym organizmem. To znaczy, tam jest ciągle jakiś cukier i tam ciągle są bakterie, więc te bakterie ciągle tam pracują i podobnie jak mleko, serwatka nie jest produktem trwałym, więc ona szybko się psuje. Dlatego nie jest rozsądnym raczej pomysłem, żeby tą serwatkę zostawiać na następny dzień, najlepiej, najlepiej to przerobić od razu, nie czekać. Lub jeżeli nie chcecie robić ricotty, serwatkę można wykorzystać do różnych innych rzeczy, do pieczenia ciast, chlebów, naleśników i do różnych innych dziwnych rzeczy. Ale jeżeli dodamy do serwatki odrobinę mleka, bo to jest dosyć częsta praktyka, żeby tej likoty było więcej, bo z samej serwatki tej likoty nie będzie zbyt wiele, bo tam się zupełnie inne białka wytrącają. Dodaje się mleka zwykłego. I jeżeli dodamy mleka, no to to ph naturalnie nam wzrośnie, ale to nie ma jakiegoś większego znaczenia, bo nawet z samego mleka można, ze zwykłego mleka, nie z serwatki, można zrobić ricot. ph startowe nie ma jakiegoś większego znaczenia, bo i tak później to zakwasimy. No i po zakwaszeniu wytrącają się nam te białka w formie takich kłaczków. Oczywiście ricot mo można też przekwasić. Yy. Jeżeli te białka się nie wytrącają, to znaczy, że kwasowość jest jeszcze zbyt niska, ale jeżeli dodamy zbyt dużo tego soku z cytryny lub octu jabłkowego, no to może się okazać, że nie wytworzą nam się te, te białka nam się nie wytrącą, bo to pH będzie zbyt wysokie. Tutaj trzeba dosyć delikatnie postępować. I jeżeli dolewać, to dolewać stosunkowo w niewielkich ilościach. Najlepiej sprawdzić. Już jest masa przepisów na domową rikotę, więc spokojnie można skorzystać z jakiegoś przepisu i tam te dawki są podane. Które powinny działać? Zastanawiam się nad miernikiem pH. Czy może pan coś sensownego polecić i na co zwrócić uwagę przy zakupie? Okej. Okay, y jeżeli chodzi o mierniki pH, to nie należy kupować niczego gdzieś na portalach aukcyjnych, co kosztuje, nie wiem, 60 złotych. Czy nawet 100 zł. To nie ma sensu. Ja nawet robiłem taki test. Myślałem, że nagram o tym film, bo myślałem, że może to być ciekawe. Chciałem porównać pechametr, taki dosyć porządny, który mam i który zbiłem, niestety. to za chwilę do tego dojdę jaki jest problem z takimi pechametrami. Chciałem zrobić test, i już mam nawet, mam nawet nagrane materiały, i myślę, że wykorzystam je właśnie do tego filmu. Gdzieś tam zobaczycie, jak testuję taki pH metr. Chciałem sprawdzić, czy ten pH metr w ogóle jest w stanie zmierzyć odpowiednie pH, nawet z jakimś delikatnym błędem. Czy da się to jakoś skalibrować, czy on w ogóle jest w stanie wykonać jakiś pomiar. No i okazuje się, że nie do końca. Jak może widzicie teraz na filmie, i mam dwa płyny do kalibracji pH-metru. Jeden, jeden to jest płyn oph 4, a drugi to jest płyn oph 7. I ten pH-metr, który kupiłem chyba za 60 kilka złotych, nie pamiętam dokładnie, to było dawno temu, nigdy właściwie chyba z niego nie korzystałem, nie był w stanie odczytać, nie był w stanie zmierzyć w ogóle tego pH. Odczyty pojawiały się jakieś w ogóle dziwne i nic z tego, nic z tego nie wyszło. Natomiast pH-metr, który mam ale który niestety zbiłem, który był bardzo dobry. Kosztował ponad 1000 zł i to jest bardzo dobry pechamet. Z tym że problem jest taki, że to nie jest urządzenie na lata, więc ta sonda, która jest, znajduje się na czubku, ona jest ze szkła i tam są różne rzeczy. Przy kwasowości też pisałem o tym, jak jest, z czego składa się pechamet, jak, jak, jak są w ogóle pomiary wykonywane mm, dzięki takiemu urządzeniu, tą sondę należałoby co jakiś czas zmieniać. A ta sonda też jest dosyć kosztowna, więc yy, to nie jest tak, że kupicie pH-metr i będziecie go mieć na lata. Jeżeli go nie zbijecie, to będziecie najprawdopodobniej musieli za jakiś czas yy, wymienić sondę. I to jest ph firmy Testo. I czy mogę go polecić? Ja używałem go dosyć długo, dopóki mi się nie zbił i Jestem byłem z niego bardzo zadowolony. Myślę, że to jest najrozsądniejsze rozwiązanie w jakichś rozsądnych pieniądzach w porównaniu jakość do ceny, więc jest w porządku, ale pamiętajcie, że są inne metody oznaczania kwasowości, więc pH-metr nie jest koniecznością. Jest też opcja jedną z opcji są paski. I to jest takie rozwiązanie, które jest lepsze niż żadne i na pewno lepsze niż pH-metr za 60 zł. Ale mamy też miaryczkowanie, i miaryczkowaniem tutaj należałoby się bardziej zainteresować niż pechametrem. I ostatnie pytanie, które mam tylko zarysowane, dostałem go w późniejszym mailu, ale chodzi o to, jakiej wody można używać do płukania ziarna i jakiej wody można używać do robienia solanki. To znaczy, czy to musi być woda przygotowana, czy, wo czy to może być woda na przykład bezpośrednio z kranu. Sprawa wygląda tak. Jeszcze dawno, dawno temu, chociaż w porównaniu do historii serowarstwa to wcale nie tak dawno, woda do solanki musiała być przygotowana, ponieważ woda nie, nie dawała się do picia, jeżeli nie była przygotowana. Dużo lepsze było piwo, dlatego kiedyś pito yy, więcej piwa, ponieważ piwo było dużo zdrowsze niż woda. Yy, bo piwo w produkcji podczas produkcji jest yy, w ostatniej fazie gotowane, więc zabijane są wszelkie zarazki, a woda nieprzygotowana nie była za tam do picia, więc taka woda musiała być przygotowana. Ale w tym momencie. Woda płynąca z naszych kranów w większości przypadków nadaje się do picia, i taka woda spokojnie może być używana do produkcji, do, do, robienia serwatki, do robienia serwatki, do robienia solanki. I wszystko powinno być ok. To samo, jeżeli chodzi o płukanie ziarna. Woda może być to woda bezpośrednio z kranu, tak zwana kranówka, i nie, nie trzeba jej przygotowywać. Tak to wygląda. Okej, okay. Jacku, dzięki za pytania. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na nie wszystkie i jesteś z tych odpowiedzi zadowolony. Jeżeli coś nie było jasne lub pojawiły się jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. A tymczasem dziękuję Wam i do zobaczenia w następnym odcinku.